Wysoka Izbo, jest bardzo wiele powodów, dla których należy odwołać pana ministra Czarnka. To jest przede wszystkim fatalny język, którym się pan posługuje. To jest brak tolerancji, którym pan emanuje. To jest upolitycznienie szkoły. To jest bubel w postaci podręcznika do HiT-u. To są złe relacje z nauczycielami. To są złe relacje z otoczeniem szkoły. To jest nagonka na Związek Nauczycielstwa Polskiego. Powodów naprawdę jest bardzo wiele. Nawet ta kropla, która przelała czarę goryczy, czyli afera Villa Plus. Ale tę czarę pan konsekwentnie zapełniał bardzo wieloma błędami, które od początku pan popełnia. Ale jest... My zagłosowaliśmy i podpisaliśmy się za tym, żeby pana odwołać jeszcze z jednego bardzo ważnego powodu. Ponieważ nie zajmuje się pan tym, czym potrzeba. Jest naprawdę masa wyzwań w polskiej edukacji, w wychowaniu, w nauce, które pan nie wiadomo dlaczego pomija, ignoruje albo chyba najzwyczajniej w świecie nie ma żadnego pomysłu, jak z tym problemem sobie dać radę. Jeżeli pan nie ma pomysłów, jak w systemowy sposób likwidować problemy polskiej oświaty i polskiej nauki, to proszę skorzystać z programów demokratycznej opozycji albo przynajmniej zacząć realizować program swojej partii. Tak naprawdę nikomu nie wiadomo, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie realizuje swojego jednego z podstawowych postulatów, czyli wprowadzenia gabinetów stomatologicznych do szkół. Pan jest trzecim ministrem edukacji. Niech pan odpowie na pytanie, dlaczego żaden z was nie spełnił tej obietnicy, którą przed wyborami obiecywała pani premier Beata Szydło. Mówiła nie tylko o gabinetach stomatologicznych, ale także gabinetach lekarskich w szkołach. Dlaczego tego nie zrealizowaliście? Co to jest? Obietnica minus? Taki program realizujecie? Ja mogę panu podsunąć pomysł. Jest przedstawiony przez klub PSL Koalicji Polskiej. Nasz poseł, doktor stomatologii Radosław Lubczyk, opracował taki program. Dużo prostszy i łatwiejszy do zrealizowania. Szkoła u stomatologa. Możecie go zrealizować, bo my, jak tylko wygramy wybory, wspólnie z pozostałymi partiami demokratycznej opozycji, taki program wprowadzimy, bo bardzo potrzebna jest opieka stomatologiczna dla szkół. Ale o kwestiach programowych powiem jeszcze w swoim wystąpieniu klubowym, ale problemem są finanse i na nie narzekają samorządowcy, organy prowadzące, dyrektorzy szkół. Problem jest subwencją oświatową, która nie wystarcza w bardzo wielu miejscach nawet na opłacenie wynagrodzeń nauczycieli. I proszę nie opowiadać, że nominalnie wzrosła ilość pieniędzy przeznaczana na subwencję oświatową, bo problem pozostaje ten sam. Cóż z tego, że przybyło pieniędzy, jak dalej mamy te same kłopoty finansowe? To samo przecież jest w służbie zdrowia. Tak samo jak i tam z naszych składek jest więcej pieniędzy, ale mamy dłuższe kolejki do lekarzy i mamy większe zadłużenie szpitali. Wszędzie popełniacie ten sam błąd. Resztę kwestii dokończę w wystąpieniu klubowym. Dziękuję bardzo.